weszło pięciu żołnierzy. Powiedzieli po prostu in 20 minuten raus, w ciągu 20 minut wynosić się. Nie wolno było zabrać poduszki, koca, żadnych tam pierzyn czy coś takiego i zapakować się w ciągu 15 minut, wziąć najpotrzebniejsze rzeczy i nas prowadzili na stację kolejową. Po trzech dniach długiej wędrówki, długiej tej ciężkiej jazdy pociąg się zatrzymał. Było ciemno. Był to wieczór, jak potem rodzice mówili. Perony oświetlone, nie wiem, czy to były perony, czy to była bocznica kolejowa, w każdym razie słychać było tylko wrzaski i nawoływania Niemców. Raus, raus, jeszcze jakieś inne, których nie pamiętam. Mamusia liczyła nas, czym jesteśmy wszyscy, wszystkie. Ale przyszli ludzie nad peron, cywilni ludzie, którzy dowołali do kościoła, chodźcie za nami, nie jedźcie. A Niemcy chcieli nas zabrać w inną stronę. Domek, komin, dym ulatujący się z komina, tu dwa okienka, tu drzwi, dróżka i wychodzi starsza siwa pani. I mówi, o co tu chodzi? No i mówimy, że jesteśmy bez dachu nad głową, nie wiemy dokąd się udać. To mówi, ja was przyjmę na jedną noc, a na drugi dzień zobaczymy, co się da zrobić. Obóz na Głównej, no to wszyscy byli w takich samych warunkach. Ja najbardziej mi się utrwaliły wieczory. Bo jako dzieci dostawaliśmy kaszkę na kolację. I ta kaszka była zawsze przypalona. I po tej kolacji śpiewaliśmy, modlitwa była i potem śpiewaliśmy Pójdź do Jezusa, do niebios bram. I to mi się tak utrwaliło, że jeszcze grubo, grubo po wojnie, jak w kościele śpiewano tą pieśń, to ja zawsze czułam zapach przypalonej kaszki. I nawet łzy mimo woli mi się kulały.